wojny odchodzi mrok. Kolorowo już dzisiaj było. Cześć. Cześć. Paweł. Cześć, Marcin. Cześć. Paweł. Może lodowaty? Mam na imię Paweł, mam 26 lat i pochodzę z Suwałk. Zmarzłeś? Trochę tak. Jeżeli... tak. Jakbyś była taka chudziutka, też byś zmarzła. Ile ważysz? Niech wpadną w kompleksy. 45 kg. Ja to jestem dwa razy ty. A już teraz wiemy, że Tyszka waży prawie 100. No i mamy niosa. Kurde, no, się wydało. Dobrze, ale skąd pomysł na doklejenie takiej po prostu chusteczki sobie na szyję? Zawsze podobały mi się tatuaże na szyi u ludzi i zawsze chciałem też taki mieć. Tu niżej wszędzie też miały być tatuaże, tylko aha, że to, co miałem tutaj pozaczynane, było robione jakby po znajomości. I widać. Znajomość się skończyła. Ciekawe, co by było, gdyby ta znajomość do tej pory trwała. No, myślę, że byłbym popisany już tutaj cały? Niżej. Wszędzie znajomości mają to do siebie, że mogą się skończyć. Byłem wtedy młody, jak robiłem te tatuaże. Nie myślałem, że to jest coś jednak takiego, na co trzeba mieć pieniądze. Mi to się kojarzy troszeczkę z odłamkiem takiego chińskiego wazonu. One zawsze są biało-niebieskie. Jakby ktoś ci tu przykleił kawałek porcelany z dynastii Ming. Ojej, tego jeszcze nie słyszałem. A co słyszałeś na swój temat? Bardziej coś w stylu emo. Wydaje mi się, że emo to jest specyficzny rodzaj buntu przeciwko takiej niewrażliwości, takiej twardości, tylko takie bardziej, no nie wstydźmy się tego, że jesteśmy bardziej właśnie delikatni, ułożeni. Ale na czym polega kultura emo? Bo ja właśnie nie wiem, na czym polega ta kultura. Emo, czyli emotional hardcore. To jest styl, który się wywodzi z Waszyngtonu. I tak naprawdę była to odmiana punk rocka. Stąd się wzięła Twoja inspiracja. Tak się zastanawiam, czy to fajnie jest w ogóle być emo w dzisiejszych czasach. Ja mam taki pomysł. No. Czekajcie chwilę. Co on wymyślił znowu? Tada! Boże, co to jest? To są włosy, dzięki którym za chwilkę będziecie mieć fryzurę emo. Co wy na to? Co? A ty nam w tym pomożesz. Okay. Mogę ja tobie? Tak. Grzywka musi być długa, pamiętaj. Zarówno się na mnie. Paweł, powiedz, czy jest git, czy jeszcze... Jest git, jest troszeczkę krócej. Jezu, Paweł, czuję, że przypominam ciebie. Paweł! Paweł, jak jest? Też przydałoby się trochę ściąć. No i Tyszka idzie pod topór. Panowie dostaną dzisiaj za swoje. Łukasz, czy jesteś dawaj gotowy? Odwróć lustro. To jest twoja druga twarz. Jeszcze mu się spodoba. A ja naprawdę wyglądam jak emo. No właśnie, bo ty to nie wyglądasz. No ale bo on jest z Paryża, emo. Emo Patra. Emo Patra. Przecież ja wyglądam jak Szaza. Karolina zrobiła dobrą robotę. Tak? No dobra, powiedz, to dlaczego do nas przyszedłeś? Jakie problemy mają emo? Miałem problemy ze znalezieniem pracy. Paweł, ale znalezienie pracy dla osoby, która posiada tatuaże, nie jest kłopotem. Co zrobiłeś, żeby tą pracę dostać? Jak mieszkałem w Warszawie, to pracę znalazłem bez problemu. Ale po powrocie do Suwałk, to już się zaczęły... To po co wróciłeś do Suwałk? Kto by wracał do Suwałk? Z całym szacunkiem dla Suwałk. No, to były już powody osobiste. Różne. Szukałem pracy przez kilka miesięcy, a moje aplikacje były, mimo doświadczenia, pomijane po prostu. Ale przez zdjęcie na CV? Tak, miałem zdjęcie na CV, na którym widać tatuaż. No i zanosiłem też CV osobiście, więc podejrzewam, że skoro były pomijane i te ogłoszenia, mimo że po kilka razy składałem aplikację, to podejrzewam, że to przez wygląd. Ale głównie przez? Podejrzewam, że przez dziary, tak. Pawłowi zawsze pomagali dziadkowie. Teraz chce im się odwdzięczyć, znaleźć zajęcie i wspomóc finansowo. Nie chce być już dłużej na ich garnuszku. Ale jak rozmawiam z tobą, to ty nie jesteś takim hop do przodu chłopakiem. Tak sobie próbuję wyobrazić tego pracodawcę, on może nie przekonałeś go sobą. Chciałbym się czuć właśnie pewniej w życiu, być właśnie pewniejszy siebie i bardziej śmiało, móc się pokazywać dla ludzi, żeby ludzie traktowali mnie poważniej, nie patrzyli na mnie z politowaniem. Ale co, przez tą różę na szyi? Podejrzewam, że tak. Nie wiem konkretnie, przez który tatuaż i przez jaki. A może przez ten tatuaż, który właśnie zauważyłam? Co to jest? Na twarzy. To jest jaskółka, ale a nikt nie jest w stanie powiedzieć, co to jest, dopóki to, dopóki to nie pokaże, gdzie jest coś. A, ja nie widzę. Widzę! Taka śpiąca jaskółka. Tak, zobaczcie. Tu jest jedno oczko, drugie nosek
i tu skrzydeł. No ale taka nieudana też. Nie wstydzisz się? Denerwuje mnie właśnie to, że to jest tatuaż, który się bardzo rzuca w oczy, a ludzie nie są w stanie powiedzieć, co to jest. Myślę, że żeby osiągać sukcesy zawodowe i naprawdę się spełniać zawodowo, musiałbym dość diametralnie zmienić swój wygląd. Paweł nie mógł lepiej trafić. Dobra, chodź się zmienimy razem. Chodź, Emo, chodź. Marcin, chodź. Jesteśmy braćmi, Emo, zmieńmy się. Czy ty zauważyłaś, że z naszymi chłopcami im starsi, tym jest gorzej? Lepiej nie mówić.